Serdecznie Państwa witam na mojej wystawie indywidualnej pod tytułem Jej Magnificencja Rektora, która odbyła się w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu. Na tej wystawie prezentuję prace, na które zebrał się dorobek 20 lat działalności artystycznej. I ja jestem taką specyficzną artystką, ponieważ oprócz tego, że jestem artystką, również jestem nauczycielką akademicką. To powoduje, że jestem w szczególnej sytuacji i ta moja sytuacja zmienia się również w miarę tego, jak szczeble kariery akademickiej idą do przodu, czyli trochę inaczej jestem traktowana, kiedy byłam doktorantką, a teraz trochę inaczej patrzy się na mnie, kiedy jestem profesorką. I to, co robię, jest bardzo związane właśnie z tym, kim jestem, czyli tym, że jestem kobietą, a także tym, że właśnie pracuję na Akademii Sztuk Pięknych, czyli że jestem profesorką. W ostatnim czasie wzięłam udział w wyborach na rektora, co było działalnością poniekąd artystyczną i właśnie tą aktywność, czy odbiciem tej aktywności jest właśnie ta wystawa. Na tej wystawie chciałam połączyć różne aspekty życia kobiety, ponieważ oprócz takiej fasadowej sytuacji, czyli tego, co widzimy na zewnątrz, czyli momentu, kiedy mogę startować jako kobieta na stanowisko rektory, chciałam też pokazać inne aspekty i dlatego znajdą tu Państwo na przykład zdjęcia z Instagrama, Real Selfie Photo, na których nie wyglądam zbyt korzystnie, a także znajdą Państwo prace dotykające seksualności kobiety, co też nie zawsze nam się łączy w takim obrazie profesorki i seksualności kobiecej. I takie prace to właśnie są trofea, czyli męskie głowy na deskach myśliwskich. Kolejnym ważnym tematem, który pojawia się na wystawie, jest obecna sytuacja społeczno-polityczna, czyli moja obecność i działania w tym kierunku. I dlatego znajdą Państwo tutaj obrazy strajkowe, które noszę ze sobą na demonstrację, a także obraz przedstawiający mnie w dość prowokacyjnym geście Anasy Romy. Jednak jest to gest wynikający z historii kultu waginy. Na tej wystawie również mogą Państwo spotkać moją mamę i mojego tatę. Mama jest uwieczniona na wideo Bogini Matka Wszechmogąca, natomiast tato jest orędownikiem feminatywów i bierze udział w wideo, w którym mówi o sobie używając końcówek żeńskich. Chciałam jeszcze zwrócić uwagę na dość długie wideo, ponieważ ono trwa aż 30 minut. Znajduje się na laptopie na biurku rektory, na różowym, brokatowym biurku rektory i opowiadam na nim w trakcie seminarium, które było w internecie, opowiadam o całym udziale właśnie w wyborach na rektorę. Myślę, że jest to coś, co może przydać się kobietom, dziewczynom, które nawet nie myślą o sobie w takich kategoriach, że mogłyby kiedyś spróbować startować. Drodzy Państwo, występuję dzisiaj niejako w podwójnej roli. Po pierwsze, kuratorki indywidualnej wystawy Iwony Demko w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu. Wystawa ta nosi tytuł Iwona Demko, Jej Magnificencja Rektora. Druga moja rola to rola rzeczniczki prasowej Jej Magnificencji Rektory Iwony Demko, dlatego też pozwolę sobie oprowadzić Państwa krótko po jej gabinecie. Iwona Demko w roku 2020 rzeczywiście wzięła udział w wyborach na stanowisko rektora czy rektory Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Mimo że tych wyborów nie wygrała, tworzyła bardzo profesjonalnie przygotowany i wyrazisty program wyborczy, a także stała się rozpoznawalną figurą ze względu na to, że jej sztuka splata się bardzo mocno z jej życiem i postawą artystyczną. Dlatego też
Jej magnificencja rektora Iwona Demko może kontynuować swoje fikcyjne, potencjalne życie po to, by wskazywać, jak istotna jest rola kobiet w akademiach sztuk pięknych, ale nie tylko na uczelniach artystycznych, w ogóle w hierarchii wszelkich uczelni i uniwersytetów w całej Polsce, gdzie, jak wiadomo, wciąż na stanowiskach kierowniczych dominują mężczyźni. Stąd też program wyborczy Iwony Demko postuluje kobiety u władzy, postuluje feminizm troski, postuluje empatię, a także zwrócenie uwagi na istotne zagadnienia związane z równością i równouprawnieniem. Jej gabinet wyposażony i urządzony w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu jest w zasadzie w całości manifestem programowym jej magnificencji rektory. Już przed wejściem do gabinetu możemy zajrzeć do archiwum, w którym Iwona Demko prezentuje życiorysy i postacie pierwszych studentek rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. To one przed 100 laty przecierały nam ścieżki i to ich życiorysy są szalenie ważne dla Iwony Demko, by wpisać je w historię Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dlatego też Iwona Demko z zacięciem namiętnej śledczej tropi ich życiorysy i pamiątki po nich, by przywrócić ich obecność w historii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. To już jest ten pierwszy manifest, właśnie ta obecność kobiet, tych pierwszych studentek, które przecierały szlaki dla nas wszystkich. Później, gdy wkraczamy do gabinetu rektory, pierwsza rzecz, jaką widzimy w centrum tego gabinetu, to jej różowe biurko. Na biurku znajduje się laptop z programem wyborczym, wizją restrukturyzacji uczelni, wizją przyszłości i również numer alternatywnych wiadomości Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie wywiad z rektorą możemy przeczytać, skupiając się na głównych postulatach jej programu wyborczego. Możemy sobie również zrobić selfie w gronostajach rektory, które oczywiście również są różowe. Możemy zrozumieć w ten sposób, że władza i symbole władzy są tylko pewnego rodzaju kostiumem, który przybieramy i nie musimy z niej korzystać, nie musimy wykorzystywać tego stanowiska. Demko, zdaje się, wprowadzając ten performatywny aspekt korzystania z tych atrybutów władzy, zdaje się wskazywać właśnie na ten aspekt performatywności stanowisk na uczelniach. I mamy do czynienia w wystroju całego gabinetu z serią dzieł Iwony Demko, między innymi z pracami z cyklu Różowy kwadrat na białym tle, które stanowią polemikę z Czarnym kwadratem na białym tle Kazimierza Malewicza. Spotkamy w tej serii obrazy poświęcone kobietom, których obcas zawsze o coś zahaczy, które zaczynają się marszczyć, które zwykle zadzierają rajstopy. I mamy tutaj ten rodzaj właśnie kobiecości, którą Iwona Demko afirmuje. Do tych obrazów należy także manifest kobiecości, który jest polemiką z Malewiczem i jego metafizyczną koncepcją obrazu. Do tego mamy także prace, które pokazują, w jaki sposób kobiety w Polsce są często represjonowane i w jaki sposób ich pozycja społeczna jest deprecjonowana. Poza tym spotykamy w przestrzeni wystawy prace, które wskazują na to, że Iwona Demko jako rektora jest również artywistką, ponieważ aktywnie uczestniczy w manifestacjach i demonstracjach. Znajdziemy w jej gabinecie transparenty, które nosi na tych manifestacjach, hasła na tych transparentach są niezwykle wyraziste. Do tego mamy baner z kobietami, które podnoszą spódnicę, by w ramach tego aktu znanego od starożytności odstraszać złe moce. Iwona Demko jest zatem rektorą totalną, rektorą postfeministyczną, rektorą, której program opiera się na feminizmie troski i rektorą, która jest otwarta na dyskusję ze wszystkimi. I różowy kolor, również różowy kolor jej garsonki odwieszonej na stojaku, świadczy o tym, że mamy do czynienia z różowym programem, który prowadzi nas ku
przyszłości i miejmy nadzieję, że ta przyszłość może być również widziana przez różowe okulary. Dziękuję bardzo i zapraszam w imieniu Jej Magnificencji Iwony Demko do dyskusji z problematyką związaną z pozycją kobiet na uczelniach, nie tylko artystycznych w Polsce. Dziękuję.